się nawróciłem, śmiało mogę powiedzieć, że kiedy wstaję rano, jestem pełen zapału do życia, kocham życie, jestem pasjonatem życia, jest we mnie dużo radości. Świadomość tego, że śmierci nie ma, że śmierć jest pokonana i że to nie jest tylko słowo, tylko to jest stan ducha, że to jest w ogóle stan, w którym człowiek się może znajdować. Świadomość tego, że ja tego doświadczam na co dzień, właśnie, że tej śmierci nie ma, że znaczy to dla mnie to, że, nie, że właśnie została mi zabrana jakaś beznadzieja, że doświadczyłem tego w pewnym momencie swojego życia, przyszedł moment zwrotny, gdzie właśnie została mi zmieniona tożsamość i że ja to odczuwam, że to nie jest tylko słowo, tylko że ja to odczuwam na poziomie ducha i ducha i też stanu jako człowiek, też ducha człowieczego. Stąd ta moja radość i ta pasja do życia, która jest naprawdę olbrzymia. Tak, zawsze zastanawiam się, co powiedzieć, kiedy są kamery, kiedy mam tą presję, że trafia to do innych ludzi, że może to trafić do ludzi, którzy są niewierzący. To właśnie przychodzi mi na myśl właśnie to, żeby powiedzieć o tym, że najpierw, że to jest stan, którego się doświadcza, że tego nie można opowiedzieć żadnym słowem i że wszyscy ci, którzy są po tej drugiej stronie kamery, czyli tak naprawdę ateiści, z którymi rozmawiam na co dzień, oni zupełnie tego nie rozumieją i ja na co dzień ich spotykam, też rozmawiam z nimi, widzę w nich złość, zapalczywość, też kiedy powstał ten film Claire i ta cała historia. Ja to doskonale rozumiem, bo mam świadomość tego, że jest to kwestia doświadczenia poruszania się w Królestwie Bożym, ale we własnym życiu, nie? I kiedy nie ma tego odniesienia, kiedy słyszy się jakieś piękne kazania, homilie, czy też jakieś moralizatorstwo, to wiem, że to może boleć, że to może rozjuszać. Od jakiegoś czasu moja miłość do Pana Jezusa bardzo jakoś tak wzrosła. Kiedyś z żoną na ten temat rozmawiałem, że nie mam takiej śmiałości. Powiedziałem do niej właśnie: wiesz, kochanie, często słyszę w kościele, że ludzie kochają Boga i ja nigdy nie potrafiłem zdefiniować tego właśnie, nazwać tego, że ja Go kocham. Ja mam do Niego przez długi czas, przez wiele lat miałem do Niego olbrzymi szacunek. Odczuwałem potężną bojaźń, kiedy słyszałem Jego imię, ale nie miałem tego poczucia miłości. Nie? To chyba wszystko wzięło się z tego, że zanim doświadczyłem właśnie tego przełomu, kiedy przyszedł ten taki jeden dzień, w którym wszystko się zmieniło, odwróciło się zupełnie w moim życiu, to właśnie ten moment był tak naprawdę dla mnie dosyć taki, no traumat, to było takie traumatyczne spotkanie, mimo to, że Pan Bóg był dla mnie łagodny, właściwie z jednej strony był łagodny, a z drugiej strony okazał swoją potężną siłę, której ja nie potrafiłem zrozumieć. Do tej pory, jak idę przypominam sobie to gdzieś w głowie, dzień tego, chwilę tego wydarzenia, kiedy trafiłem na modlitwę, to była modlitwa o uwolnienie, o wylanie ducha i to wszystko się stało i ten duch na mnie spoczął. Ja przez długi czas nie potrafiłem zrozumieć, co się ze mną stało. To była chwila traumatyczna, ponieważ odczuwałem jakąś potężną siłę, która oddziałuje na mnie, której ja nie do końca rozumiem, co się dzieje. Słyszałem tylko nad swoją głową imię Jezusa Chrystusa, przyzywanego też Ducha Świętego i tylko to mnie uspokajało. To było jakby z dwóch stron. Z jednej strony odczuwałem potężny lęk, potężną moc nad sobą, gdzieś w głębi siebie, a z drugiej strony odczuwałem niesamowity pokój i spokój, że wszystko będzie dobrze. Nie?
szarpało mną niesamowite jakieś namiętności, jakaś potężna obecność. Później, kiedy wstałem z tej modlitwy, jakby owoc tego wszystkiego był na poziomie mojego umysłu, był straszny. Ja czułem się, jakbym po prostu dostał jakimś obuchem w głowę. I przez wiele dni chodziłem otępiały, nie wiedziałem zupełnie, co się tak naprawdę ze mną stało. Jedyne, co mnie uspokajało, to ludzie, którzy byli z kościoła, którzy mnie otaczali, prowadzili mnie, tłumaczyli mnie trochę, o co chodzi. I też ten główny owoc, który jakby narodziła ta modlitwa, to, że zostałem uwolniony właśnie podczas tej modlitwy od heroiny, od nikotynizmu, od jakiejś takiej, od tak naprawdę od jakiegoś bezsensu, poczucia bezsensu życia, w którym się znajdowałem, nie? I ta pasja moja do Jezusa Chrystusa, pasja do Kościoła jest właśnie z tego się bierze, że kiedy analizuję te kilkanaście lat życia z Jezusem w Kościele, to mimo świadomości swojego grzesznego życia i trudu, jakim jest tak naprawdę kroczenie za Nim, to mam świadomość tego, że On zabrał cały ten bezsens i właśnie dał mi doświadczyć tego, oprócz tego, że mnie uwolnił od tych paskudnych nałogów, to dał mi ten sens życia na poziomie właśnie ducha, nie? Że wiem, że choćby mnie obalali, to nic mi nie będzie, że nic, cokolwiek by się działo w moim życiu, to wiem, że On jest ze mną. I to jest poczucie, i to jest też stan ducha. Nie? Ja to odczuwam na poziomie stanu ducha i to mnie najbardziej kręci w poznaniu Jego samego, że doświadczam tego na co dzień, doświadczałem już w tym życiu, w tym drugim życiu z Nim, doświadczałem tego, że i na chleb nie miałem, I że nie rozumiałem wielu rzeczy i nie rozumiałem cierpień, które mnie spotykały, ale na samym końcu zawsze stał On i wydobywał z tego głęboki sens, bardzo głęboki sens, który daje pokój, nie? I to jest piękne w Nim właśnie, i ta pasja do Niego i ta miłość, że właśnie, że wiem, że po drugiej stronie na pewno On jest, że On nadaje sens cierpienia, nadał też sens całej tej mojej historii, że to wszystko wydarzyło się po coś, nie? Nie ma nic piękniejszego niż poznać tą miłość, to doświadczenie, które tak naprawdę mamy tutaj, bo choćby nas mogą nas kroić, mogą nas zabijać i palić na stosach, ale Królestwo Boże jest w głębi serca.